Nie, poczucie humoru jest czymś wspaniałym, naprawdę. Niezbędny jest po prostu każdemu człowiekowi. I bardzo przykro, jeżeli ktoś nie posiada takiego poczucia. U nas na uczelni miało miejsce takie zdarzenie. Studiuje u nas taki chłopak z Gruzji, taki student o nazwisku Goridze. A mówią na niego awas. I jest taki docent Pietajew, to jest taki strasznie tępy facet, taką siłą, w takich szkłach. I on go kiedyś, prawda, wzywa do katedry i go pyta. On mówi, nazwisko wasze. Mówi, Goridze. A jak was nazywają? A was. Mnie Nikołaj Stepanowicz. A was? A was. Mnie Nikołaj Stepanowicz. A was? A was. Tak, no. Mnie Nikołaj Stepanowicz. A was? A was. Tak minęły 2 godziny, a on w żaden sposób nie mógł zrozumieć, jak tego studenta. Takie zdarzenie mi opowiadam. Tak? Tak, studiuje u nas taki Gruzin, pamiętasz? Goridze się nazywa. A na imię ma was. Jest docent Pietajew, pamiętasz? Taki karakan ryży z takich szkłach, pamiętasz? I on kiedyś wzywa do katedry i go pyta. Mówi nazwisko. Mówi Goridze. Tak. A jak was nazywają? A was? Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was. Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was. I tak minęły 2 godziny, a on w żaden sposób nie mógł zrozumieć, jak tego taki student studiuje u nas, rozumiesz? Nazywa się Goridze. A na imię ma awans, rozumiesz? Jest docent Pietajew. I on go bierze do katedry któregoś dnia, rozumiesz? I go pyta. Mówi, nazwisko. Goridze. A jak was nazywają? Awans. Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? Awans. Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was, no. Taki student, rozumiesz? Studiuje u nas. Goridze się nazywa, kapujesz? A mówią na niego awas. To jest takie gruzińskie imię, rozumiesz? Awas, awas, no, awas. Ciebie jak nazywają? Stiopa! No. No widzisz, ty Stiopa, a ona was! Ona was, a ty Stiopa! Gruzi na was, rozumiesz? A kto Stiopa? Co? No ty Stiopa, a docent tępy, rozumiesz? I on kiedyś bierze tego studenta do katedry i go pyta. Nazwisko! I Goridze! A jak was nazywają? A was! No! Kogo? Co kogo? Kogo on cały czas pyta okresowo, cyklicznie? Kto pyta okresowo? Gruzin pyta? Jaki Gruzin? Nie. Studiuje u nas Gruzin, rozumiesz? Jest docent Pietajew, kurdupel taki, z taką szyją, w takich brylach. I on go bierze do katedry i go pyta. Nazwisko. Gruzin. Znaczy on myślał, że on go pyta, docent, rozumiesz? A Gruzin, że on mu odpowiada. Czyli pyta go, rozumiesz? O, pyta! O, docenta! Nie, o Gruzina. Jak się nazywacie? Goridze. A na imię jak macie? A wy? On mówi, ja docent. Ja kto taki jestem? I wy też Gruzin, no. Obaj byli Gruzinami. Nie, tego nie pamiętam raczej. Nie, jeden był Stiopa, a drugi był Abbas, no. To ja jestem Stiopa. No tak, widzisz, ty jesteś. A kto jest Gruzin? Może on nie wiedział, że jest Gruzinem? A co,
nie powiedzieli mu, nie? Nie, nie, powiedzieli mu. Powiedzieli, tylko później, rozumiesz? Później. To był Abbas, rozumiesz? Dobre. Wiesz co, opowiedz jeszcze raz. Chodź tu. Uważaj. Gryzuje u nas suzin, braćku. Studiuje u nas gruzin, rozumiesz? Jest tępy docent, rozumiesz? Tępy. Tępy docent. A gruzin? A gruzin? Nie! Nie! I ty też nie! Razem z docentem, nie! No, no i co? Co? Jajco! No to, z czego wy się, głupki, śmiejecie?